Jesteśmy tutaj, Polska, a będziemy tutaj, Katar, a potem będziemy tutaj, Bangkok. No to w drogę. Przed każdą podróżą śniadanie jest obowiązkowe. Tutaj puding dyniowy na ciepło z moimi ukochanymi dodatkami po raz ostatni w domku. No proszę, kto by się po mnie spodziewał takiego zestawu podróżnego? Karolina leci z plecakiem, do tego etniczna torba i na lotnisko. Kto by w to uwierzył? Wylądowałam w Katarze i lecę na transfer. Generalnie to miejsce krzyczy pieniądze, pieniądze, pieniądze. Czy widzicie w ogóle? Jeździ jakiś tramwaj. Czy wy to widzicie? Chyba jest ze mną, dotarłam. Strasznie gorąco. Mały update, jestem ledwo żywa, spocona. Dobiegłam na taksówkę, a jej nie ma. Każą mi iść, to idę. Witam w moim hotelu. Okay. Chwila prawdy, moi drodzy. O Boże, jak miło. O, jak cudownie. O, normalny pokój. Dziękuję. Pewnie mnie ledwo widać, ale mam totalny kryzys. Słuchajcie, jest tutaj 17, zasłoniłam sobie rolety. Chciałam iść spać, a nie mogę. Jestem zmęczona, ale nie mogę zasnąć. Jestem głodna, ale nie chcę mi się wyjść. Więc za godzinę jest już zachód słońca, więc chyba jednak nie wiem, co zrobię. Może przejdę się o zachodzie słońca i pójdę prosto na jedzenie, a potem po prostu pójdę spać wcześniej. Chyba to jest najlepszy pomysł. No fajnie, 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 fajnie. Dzień się kończy w Bangkoku, więc postanowiłam ruszyć się. Czuję się mocno średnio, za mną mój hotel, a ja idę na jedzonko i zachód słońca. Proszę, właśnie na takiej uliczce mieszkam i powiem wam, że jest mega gorąco. Jestem poza hotelem od 10 minut i to miejsce jest absolutnie fascynujące. Muszę iść na masaż stóp i zrobię to dzisiaj po kolacji. Moi drodzy, wychodząc z hotelu podjęłam najlepsze decyzje w moim życiu. Jest tak pięknie. Najsłynniejsze miejsce. Zamówione jest polecenie marcytynek, czyli zielone curry, do tego ryż i herbata hiko. Mega ostre i mega pyszne. Ważna lekcja w Bangkoku to nie dać się zabić na ulicę, czy się rozjechać. No ludzie, to nie jest wspaniałe. Gdzie to oznacza?
To było najlepsze pół godziny mojego życia. Więc teraz zjem kurczaka. Żarciki, żarciki. Szczerze to nie ogarniam sama siebie, bo jestem mega zmęczona, a łażę, dlatego że mam wrażenie, że jak pójdę spać, to zmarnuję życie, a w Polsce jest 14. No, obiad był po prostu rajem. Mango sticky rice musi być, niestety plastik wygrał, ale jest boskie i wytargowałam się. Prawie zapomniałam się pożegnać, ale jest w 9:30 lokalnego czasu i czas najwyższy zakończyć dzień. Wtorek, widzimy się rano. Dzień dobry, Bangkok. Pozdro, kupiłam sobie właśnie mleko sojowe. I on. Mamy jedyne trzy rzeczy wytrawne, które są wegańskie. Kapusta bardzo dobra z pomidorami i dressingiem bazyliowym. Warzywa stir fry i pieczone ziemniaczki, także nieźle. Wróciłam właśnie ze śniadania i jest 10:20. Jeszcze trochę mam taką wczorajszą twarz, ale słuchajcie, spałam ponad 10 godzin, naprawdę się wyspałam. Śniadanie było bardzo fajne, pomijając fakt, że... Nieważne. Mając fakt, że poszłam sobie po mleko sojowe, to wypiłam kawę, miałam właśnie to muesli, były te wytrawne dania, które były całkiem smaczne, szczególnie właśnie te warzywa stir fry i bardzo smaczna naprawdę surówka z kapusty. Jutro myślę, że pójdę zdecydowanie w stronę wytrawną podczas śniadania. W każdym razie było mnóstwo, zresztą też było dużo takich kontynentalnych rzeczy, ludzie w ogóle jedli wszystko to, czego ja nie jadłam. No ale też wiadomo, były też fajne dania wytrawne z jajkiem. Ale to trudno. To jak mówię, jest 10:30 i ja lecę zwiedzać, potem się spotykam z moim znajomym, którego jeszcze nie znam, ale to w ogóle długa historia. To raz, a dwa, hotel, w którym jestem, nazywa się Rambut Tree Village Inn and Plaza. Bardzo dużo Polaków, mega, mega tanio, czysto, schludnie i smacznie. Bardzo dobra lokalizacja, także polecam. Ja się przybieram i lecę na spacer w kierunku Muzeum Narodowego i jakiejś tam świątyni, a potem idę na wszystkie turystyczne punkty. Kochani, mój outfit dnia wygląda w ten sposób. Mam sukienkę długą, będzie łatwiej wchodzić do świątyni. Biorę taką chustę, że sobie przypomniałam, na ramiona i chciałam powiedzieć, że robię sobie wyzwanie, ponieważ postanowiłam nie używać Instagrama przez cały ten czas, przez 2 tygodnie i autentycznie mam jakiś tik nerwowy, że jak trzymam telefon i skończę robić, co miałam robić, od razu klikam w Instagrama i teraz od razu go wyłączam i staram się skupić na życiu, także jest to bardzo ciekawe, jak bardzo, bardzo jestem uzależniona. No, zbieram manatki i lecę. Pierwszy przystanek to Muzeum Narodowe. Jest tutaj mega głośno, ale jest pięknie. Właśnie pan na ulicy mi powiedział, że wszystkie świątynie są pozamykane do pierwszej, więc idealnie, żeby wejść do muzeum. Że jak to jest głośno. Idealnie, żeby wejść do muzeum i czegoś się dowiedzieć. Informacja praktyczna, tak wygląda bilet, 200 baktów i od środy do niedzieli jest otwarte muzeum. A tak wygląda pierwszy budynek. Uczymy się teraz. Czerwony dom, galeria, w której byłam i drzewo mango. Szczerze, to jest pojazd królewski. Boże. O mój Boże. Ten budynek to jest Międzynarodowe Centrum Medytacji. Wygląda w ten sposób tutaj, natomiast ja idę tam, gdzie mamy szmaragdowego Buddę i pałac. I to są moje pierwsze 2 miejsca, potem jeszcze mam dzisiaj 2 świątynie. Generalnie czuję się super po wizycie w muzeum, nauczyłam się bardzo wiele, muszę doczytać po przewodniku, żeby jakoś usystematyzować tę wiedzę. Także bardzo, bardzo, bardzo się cieszę, że tam poszłam. A teraz dalsze punkty turystyczne. Pogoda jest po prostu dramatyczna. Nie wiem, jak ludzie tutaj żyją. Jest niby świeci słońce, ale jest, wszędzie są chmury, jest po prostu taka wilgoć, znaczy mogłam się tego spodziewać, ale jest to naprawdę ciężkie. Kolejna ważna informacja, chusta to nie t-shirt, musiałam kupić sobie bluzkę. W sumie jest fajna i pamiątkowa, ale nie wiecie, jak będzie się bluzka. Ważna, ważna, ważna info, to samo w przypadku kolan. Szczerze nie wiem, jak ja to kminiłam. Kupiłam właśnie bilet za 500 bach i skończyła mi się kasa.
Więc muszę iść do bankomatu, bo na szczęście mam jeszcze co wypłacić. Well. Zdjęłam buty i teraz modlimy się o brak grzybicy. A wchodzimy tutaj. Przed chwilą byłam tutaj i to jest właśnie szmaragdowy Budda. A teraz ogarniam, co to jest. Yeah. Is it nice? Indeed. It's so good. Yeah. Najlepsze buty na ziemi. Dobra, zniknęłam na chwilę. Jestem w jednej ze świątyń, którą miałam obejść do zachodu słońca, ale nie mam czasu na to, żeby sobie tutaj chillować, bo chcę zrobić jak najwięcej w ten dzień, więc mamy godzinę 16. I tu jest tak instagramowo. Nie wiem, że to powiedziałam. Te lody były po prostu przepyszne, oczywiście woda kokosowa była super, natomiast lody są z samego kokosa i były naprawdę boskie, jeszcze z orzeszkami. Musicie wybaczyć mi tę serię głuchych klipów, ale tak jak mówiłam, jestem z znajomym i nie wiem ile lat muszę nagrywać, żeby się czuć komfortowo. W każdym razie byliśmy właśnie na Wataru i to już są prawie wszystkie rzeczy, które chciałam dzisiaj zobaczyć. My pojedziemy na łódkę, potem chcieliśmy na Pad Thai i potem zobaczymy. Tam propozycję pójścia na comedy show i do jeszcze jednego muzeum, ale nie wiem. Pozdrawiam. It's way cooler than this. Well, there's the river. That's the mall we were just at. And there's a river here. Which one? Oh my gosh, that's a river. Raspberry mint. Red berry and mint. Red berry. Look, there's also a strawberry in there. Pożegnałam się właśnie z moim nowym kolegą i idę na godzinny spacer po Pad Thai. Bo stwierdziłam, że nie będę brała żadnej taksówki, wydaliśmy jakiś milion na drinka, bo to był skybar, ale widzicie sami, ten widok było warto. W związku z tym teraz podążam, jest jakiś milion stopni, ja nie jestem w ogóle zmęczona, zjedliśmy w ogóle, dali nam pistacje i oliwki, które smakowały jak suszone śliwki świeże. Świeże suszone? Tak. Ale było wspaniale, dzień też był bardzo pyszny, ja spędziłam cudowny dzień. No i widzimy się na Pad Thai, a po drodze przechodzę przez chińską dzielnicę, którą bardzo chciałam zobaczyć. Witamy w Chinatown! To się nazywa spacer, moi drodzy. W ten sposób wiesz, że miejsce jest sławne. Tu wszystko jest kolejka do wejścia, nie wiem jak to się ogarnie. Widzieliście tę kolejkę, przyszłam pół miasta, żeby zjeść tego Pad Thai'a i stwierdziłam, że jestem tak głodna, że nie chce mi się czekać, będę wiedziała na przyszłość, żeby iść tam, kiedy jestem mniej głodna. Więc idę do tego miejsca, gdzie byłam poprzednio, bo możliwe, że już nie będę w tej okolicy, a chciałabym bardzo spróbować jeszcze massaman curry, więc zjem sobie massaman curry. Koniec historii. Mam nadzieję, że mi się nie wyładuje aparat, bo mruga. W każdym razie jestem ledwo żywa, jest tak gorąco, jest 15:08, zjem, przejdę się z słynną San Pao Road. I wrócę do domu, wypłacę hajs, idę spać, bo jutro wielki dzień. A tu niespodziewany piękny widoczek. A ja gdzieś zabłądziłam, muszę przejść na drugą stronę. I tym samym znalazłam się też tutaj. Wow! Tutaj mamy polecane massaman curry. I oczywiście ryż. Tak jak wczoraj, absolutna pyszność. Ja wyglądam jak czerwona świecąca kulka, zanim jej mama. I ja lecę, słuchajcie, na bardzo znaną ulicę, której nas nie pamiętam, wypłacić kasę i spać się.
kupię ci duriana, obiecuję, ale tak będę wracać. Więc to była słynna Khao San Road, ulica koszmar. Ja wiem, komu się podobają te klimaty, wrażenie, są tam sami nawaleni turyści, którzy przyszli na baćwiarskie żarcie, baćwiarską muzykę, żadnego oceniania, co nie? Dzisiaj trochę akcja biega, mam owoce, samą surówkę, ten sam stir fry, trochę warzyw, wszystko kwaśny i bułeczkę. Mam tego kawę, cień kupa mleka sojowego. Głoduję, więc Państwo, więc czas się nasilić przed podróżą. Dobra kochani, w ogóle wrażenie, że się opaliłam. W każdym razie zrobiłam śniadanie, to co widzieliście, to była pierwsza runda. W drugiej dołożyłam sobie chlebów. W trzeciej surówki stir fry'a, więc jestem najedzona, mogę powiedzieć, także jestem gotowa na podróż, bo jadę przez 3 godziny na południe. O tym będzie osobny vlog. Jadę, tak jak wspomniałam w filmie, w którym zdradzam, dokąd jadę, także, że jadę na totalne odludzie medytować i ćwiczyć jogę. Będzie na pewno cudownie, Bangkok był wspaniały i mam dla was drugą część tego vloga albo kolejnego vloga, jeszcze nie zdecydowałam, także dzięki, że oglądaliście moje podboje do tej pory i widzimy się z powrotem w Bangkoku. Trzymajcie za mnie kciuki, bo za tydzień już filmik o Tajlandii. A tak wyglądam ja. Super atrakcyjnie, super na luzaczku. Już mi jest słabo od trzymania tego. A chuj przygoda.